Witajcie moi drodzy, to jest już ostatni film, który dzisiaj nagrywam z Kocków. Mam nadzieję, że ten odcinek akurat będzie w dobrej jakości. W sumie dziwne jest to, że wysyłam wam te wszystkie odcinki takie niedorobione, takie zlagowane, pościane i tak dalej. Ale w sumie to w tamtych odcinkach, które wrzuciłem jako poprzednie, nie chodziło mi w zasadzie o samą grafikę, ale też o mój przekaz, więc raczej spełniły swoją rolę i bardziej można je moim zdaniem traktować jako podcast niż jakiś tam odcinek, na którym coś większego pokazuję. Teraz to już możecie sobie raczej w dobrej jakości pooglądać to, co pokazywałem ostatnio. I mam nadzieję, że już teraz wszystkie kolejne odcinki będą o wiele lepszej jakości. Znaczy, akurat to jest jakość gorsza w stosunku do pierwszego odcinka, bo pierwszy odcinek był w 1680, a ten jest już w... no nie. 720. Ukradłeś mi ziemię, Enderman. Jak tak możesz? Zachowujesz się jak hiena. Ale nie będę cię zabijał, bo po co? W sumie w tej chwili nie mam jakiegoś popytu na perły enderowe. Na perły enderowe to może mieć popyt Deutschu. Bo on tak chce zrobić speedruna ze zdobyciem enda, z zabiciem smoka i tak dalej, i tak dalej. Jest to też jakaś metoda. Nie wiem, czy jakaś super najlepsza, ale w sumie to ja nigdy nie przeszedłem klocków tak od samego początku do końca na survivalu, bo zawsze był taki moment, gdzie włączam creative'a i potem się wszystko psuło. Tutaj sobie postanowiłem, że stronie od opa, stronie od creative'a i tak dalej. Co prawda Deutschu ma opa i sobie może tam zmieniać tryb gry. Widzieliście ostatnio, że Lord sobie coś tam zmieniał, dodawał jakiś, nie wiem, czy on zmieniał sobie na creative'a, chyba tak. Ale zmienił ostatnio na survivala, więc prawdopodobnie był na creative'ie. Nie wiem. Niemniej ja od tego stronię teraz i stwierdziłem, że to po prostu psuje rozgrywkę. No bo to jest prawda, że to psuje rozgrywkę. No to jakbyście mieli od razu wszystkie pieniądze na świecie. No, po pewnym czasie by się to wam znudziło. A jak się ich nie ma, to się czeka na to, aż przyjdzie wypłata, aż coś się tam zmieni, aż jakiś interes dobije i tak dalej. Fajnie się to udało ściąć. Niesamowite. Ostatnio się to bardzo ciało. Pamiętacie, jak Creeper mi tutaj wybuchł? Już zaczęło to zarastać. Może uda mi się to nawet wypełnić. Sprawdzę. Janusz by zaraz mi tutaj obliczył, czy jest prawdopodobieństwo wypełnienia tego, no ale cóż, ja nie jestem historykiem i się na takich rzeczach nie znam. Nie, raczej nie da się tego tak wypełnić z taką małą ilością ziemi, jaką ja aktualnie w tej chwili posiadam. No nie, nie ma takiej możliwości. Ale... patrzcie, jakie szczęście. Okazało się, że jeszcze miałem trochę tam ziemi w zanadrzu. Nawet trochę dużo. Spoko. Była możliwość, więc fajnie, trochę żeśmy to załatali. Chyba tutaj też mi jakiś creeper wybuchł. Nie jestem tego 100% pewien. Ale chyba raczej tak. Chyba raczej mi coś tutaj też wybuchło. Lubią mi tutaj wybuchać, jak sobie chodziłem przez ten lasek. W sumie fajnym pomysłem byłoby zrobienie kolejki pomiędzy systemem Deutscha a moim. Takiej kolejki, żebyśmy sobie mogli po prostu jakoś w miarę fajnie dojeżdżać do siebie nawzajem, bez przedzierania się przez te creeperowe rewiry. O! No to jest zapewne... Wow! Nie widziałem tego wcześniej.
ale owiec imperialnych. Nieźle, 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 co to jest. W jego chwale walczymy, za niego giniemy, w jego blasku zwyciężamy. Te. Wow, sporo tego. No. Z owiec terrorystek jakieś elementy. Ale wygląda to po prostu nieziemsko. W sumie przypomina mi to... Przypomina mi to, teraz wam pokażę, może mi się uda, może pamiętam jeszcze tę kombinację klawisza. Tak. Uwaga! Włączam zapis waszej pamięci na 24 sekundy. Podaję program zapisu. Wszystko, co ludzkie, psuje się i jest niedoskonałe. I tak dalej, i tak dalej. Dla osób, które tego nie znają, to był fragment z Pana Kleksa, gdzie wielki elektronik stoi na takim postumencie na wysokości. Za nim jest właśnie też jakaś taka wielka wieża. I on jakby recytuje taki jakby program działania, który mają jakby taki kodeks etyczny, który mają wyznawać roboty, które on zaprogramował i jakoś tam wdrożył, które mają dotrzeć właśnie jakby do tego celu, którym jest zniszczenie pana Kleksa i właśnie tego, za czym on się opowiada. Oczywiście to się tam nie udało, Kleks zwyciężył i tak dalej. Niemniej było to takim ciekawym i integralnym fragmentem całej tej produkcji, którą jest właśnie... To nawet nie był pan Kleks w kosmosie, tylko to były podróże pana Kleksa chyba, nie? Chyba tak. Tak, 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 bo w panu Kleksie w kosmosie był ten imperator i tak dalej. Znaczy imperator. Imperator, tylko gubernator tam jakiejś planety, a tutaj jeszcze była wyspa wynalazców i tak dalej. Ale chwila, czy to jest... Nie, nie ma tutaj tego klawisza. Był któryś taki klawisz, który pozwalał na zrobienie zooma. Nie, to nie są okna. Nie ma bata, że to są okna. A zresztą sprawdzę. Pójdę sobie po tej dirtowej klatce schodowej, jak gdyby, że tak to nawet nie jest klatka. To są po prostu zwykłe schody. No to po tych zwykłych schodach sobie wyjdę. Backup failed, oczywiście. Jakby inaczej. Raczej muszę tam przejść jakoś inaczej, bo... Aha, ten był. Nie przejdę, tak. Prędzej czy później stąd skoczę i się rozbiję. W szczególności w nocy. Czuję się jak Marcin Banot. Ten człowiek, który wychodzi na te różne kominy, wysokości i tak dalej. Na początku zawsze jest najtrudniej, kiedy musi dotrzeć jakby do tych drabinek, do tych jakichś pierwszych miejsc, gdzie się zaczyna wchodzić. A potem już jest prościej, potem już tylko po drabince sobie wychodzi i no, oczywiście pomijając fakt taki, że jest to mega wysokość i często kominy są takie, że na przykład są elastyczne i się uginają, to potem jest już tylko prościej. Ale dzięki właśnie Marcinowi Banotowi dowiedziałem się, że kominy nie są takie, jakie sobie myślimy, że jest tylko jakaś tam obwódka z jakiejś cegły i w środku... Wow. I w środku nie ma nic, tylko często jest tak, że jest jakaś właśnie ta wódka, ale w środku jest jakieś tam dodatkowe przejście, dodatkowe jakieś drabiny, dodatkowe jakieś tam poziomy są. Jest to takie ciekawe, bo wszyscy tak postrzegamy komin jako taką tylko wódkę, gdzie w środku idzie sobie jakaś ta gorąca para, dym, czy tam jakieś inne spaliny.
Nieźle. Szkoda, że tutaj nigdzie nie ma wody, bo bym... Aha. Teraz, moi drodzy, ekspedycja, ruszamy po rzeczy. Bierzemy ze sobą psa. Dzisiaj jest ta chwila, piesek. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy idziemy odzyskać zagrabione surowce. Tylko wiesz co, prześpimy się jeszcze. O ile mi te itemy nie znikną, nie? W sumie to jest pierwszy raz, kiedy biorę psa na jakąś ekspedycję. Zawsze on był taki dekoracyjny, a teraz faktycznie może mi mieć możliwość pomóc przy jakichś zagrożeniach, mobach czy innych rzeczach. Piesek, chodź, pomóż mi z tym zombiakiem. Wiecie, graj na Macintoshu to jest taki... trochę challenge, bo ten komputer działa trochę inaczej niż PC. Tam nie ma karty graficznej i jest to takie trochę bardziej uciążliwe. Niemniej lubię grać na Macintoshu, bo z Macintoshem jest taka przewaga, że go mogę wziąć wszędzie. No, timing skill mi wzrósł. No, a takiego komputera jakiegoś PC zwykłego w sumie nie weźmiecie. Na studia nie weźmiecie sobie do pracy i tak dalej. Nawet jakiegoś lepszego laptopa. Nie jest takie proste. O, fajnie, moje jedzonko. Poczęstuję tym jedzonkiem pieska. Za to, że mi tam pomagał. Były tutaj jeszcze jakieś itemy inne? O, tutaj jest trochę jeszcze. Lepsze. Pozbieramy. Prawdopodobnie tam zostały, tam na samej górze. Znaczy na samej górze, tam gdzie zginąłem. Tam, gdzie się rozbiłem. Przepraszam cię, Polczyku, ale o śliczności to sobie porozmawiamy innym razem. W tej chwili nagrywam. Jeżeli wszystko będzie na dobrej drodze, to sobie pogadamy jeszcze o śliczności w przyszłości, niedalekiej. Ale najpierw wszystko musi być na dobrej drodze. Zobaczymy, czy będzie. Oby było. Gdzie jest to miejsce, gdzie ja się dobiłem? Piesek. Gdzie jest to miejsce? A, tam tury jest w tej wieży. O, co jeszcze jest? Się zbugowało, czy mi się nie zbugowało? Sprawdzę potem na klipie. Nie jestem pewien, czy... Wtedy podniosłem to żelazo, czy mi się tylko po prostu zrobiło coś takiego. Jest to. Dobra, nie ma itemów, to wracamy do domu. Będę do domu. Mako pako. A spoko, już widzę. Śmieszne jest to, że prosecutor mi się cały czas świeci na mapce, pomimo tego, że go już tutaj nie ma. W sumie wiecie co? To podoba mi się ten
pomysł, że moja baza jest tak daleko, znaczy tak, za takimi drzewami, za takim lasem i tak dalej, że jest ciężej do niej dojść, takiej osobie postronnej. Jest ten monument, faktycznie, jest taką rzeczą, no, przyciągającą uwagę, taki outstanding trochę, ale przez ten las to nie jest takie proste się przedarcie. Mam jeszcze pomysł, sobie odpalę mapkę. Las jest tutaj taki trochę. Tutaj jest sobie taki las. Myślę, jakby jeszcze trochę tutaj bardziej zalesić dookoła. I wtedy byłby jeszcze większy, gdyby problem z przejściem tutaj dookoła. To było spoko. Chodź, piesek. No chodź. Będzie go tepnąć. O, super. Gdzie piesek? Trzeba. Tam przełożymy. O, bardzo. No i na tym skończę odcinek. I pozdrawiam Was gdziekolwiek i kiedykolwiek mnie oglądacie. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.